Witamy Państwa bardzo serdecznie na prezentacji talentów uczniów Gimnazjum nr 2 imienia Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej. Dzisiejszą imprezą dla Państwa Sandra Kaczorowska i Filip Nowicki. Nasz pierwszy pokaz talentów odbył się w 2004 roku. Tegoroczny jest już czwartym z kolei. Zapraszamy na scenę panią Irenę Wiśniewską, dyrektor Gimnazjum nr 2 imienia Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej. Dzień dobry, witam wszystkich. Gorąco witam przybyłych gości. Chciałabym powitać wójta gminy Rawa Mazowiecka, pana Krzysztofa Starzewskiego. Gorąco witam rodziców, uczniów Gimnazjum nr 2. Serdecznie witam pracowników i nauczycieli Gimnazjum nr 2. Witam przybyłych absolwentów Gimnazjum nr 2, którzy zawsze są z nami. Chciałabym powitać uczniów, ale również gorąco witam patronów medialnych dzisiejszej imprezy. I chciałabym wymienić Głos Rawy i Okolicy, Dziennik Łódzki, Radio Wiktoria, portal internetowy Kocham Rawę i E-Rawa. Za chwileczkę na tej scenie zobaczymy pokaz uzdolnień naszej młodzieży Gimnazjum nr 2. Aktorski, muzyczny, wokalny, sportowy i inne artystyczne. Ale chciałabym się pochwalić, że już na dzień dzisiejszy mamy również ogromne sukcesy w wiedzy. Uczniowie nasi, na chwilę obecną mamy 3 laureatów konkursów na najwyższym szczeblu wojewódzkim oraz 7 finalistów, z czego się bardzo serdecznie cieszymy. Wszystkim Państwu życzę udanej zabawy. Dziękuję. O tym, że nie brakowało i nie brakuje nigdy u nas wyjątkowych młodych ludzi, można przekonać się spacerując korytarzami naszej szkoły. W gablotach zobaczymy trofea sportowe, artystyczne, naukowe. Obrazów na ścianach nie powstydziłby się sam Van Gogh czy Matejko. Przygotowywane przedstawienia, filmiki o klasach czy imprezach szkolnych publikowane na Facebooku zyskują uznanie niezależnych odbiorców. Mamy więc z czego być dumni. Dlatego pokaz talentów stał się imprezą coroczną. Każdy młody człowiek chce zaistnieć, wyodrębnić się ze świata, a nasza impreza stwarza takie możliwości. Pozwala stanąć na scenie przed prawdziwą publicznością. Dziś zobaczycie Państwo ponad 50 uczniów naszej szkoły. Jesteśmy przekonani, że popołudnie spędzone z nami będzie wspaniałą zabawą. Choć dzisiejszy program należy do lekkich i przyjemnych, zaczniemy bardzo klasycznie, od poloneza w wykonaniu klasy uczniów, w wykonaniu uczniów klasy 1 A. Następnie Sylwia Szewczyk z 3 D zaśpiewa utwór Bądź blisko mnie. Paweł Czyż i Damian Kuba z Koła Teatralnego przedstawią sketch Robin Hood, czyli Niepogoda dla bogaczy, a Angelika Ciesielska z 1 D i Sandra Lisicka z 1 B zaprezentują się w piosence księżycowej z repertuaru zespołu Various Manx.
tą chwilę. To będzie znak, że przyszedł czas pożegnać czaple i motyle. Grasuje Robin Hood. Grasuje, tak. Grasuje Robin. Robin tu grasuje. Ale kurde, flaszka, jestem za miękki. Miękki, ej, Robin, nie, nie, nie. Weź się w garść, weź. Masz misję, jesteś bohaterem, wstań, działaj. Gdzie jesteś, jakiś bogaczu przebrzydły? Tylko nie przebrzydły. Milcz. Oszukiwałeś? Wyzyskiwałeś? Nie, 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 nie musisz odpowiadać. To oczywiste, jesteś przebrzydły. Do licha. Jak na to wpadłeś? Praktyka. Jestem bohaterem od lat. Nie próbuj żadnych sztuczek, bo ja ze 100 metrów trafiam prosto w serce. To może ja odejdę na 100 metrów, bo jeśli trafisz... Pieniądze albo życie. Ależ wybór. Dobra, poszerzam. Palenie albo zdrowie, być albo nie być, kawa albo herbata. Z zestawu wybrałem zdrowie, życie, być i herbata. Dobra, dawaj pieniądze. Co z nimi zrobisz? Oddam, biednym oddam. To dobrze się składa, bo ja właśnie straciłem wszystko z tego. Tomasz! Dzięki! Kurde, Blaszka, za miękki jestem. Czuję, że postępuję szlachetnie, ale bez sensu. Oddać ci szakal.
pozwolę ci się bać. Kiedyś wszystkie czarne dni obrócimy do brza. Znowu będziesz teraz śpi. Wiem, potrafię ranić tak jak nikt. Przykro mi, nie wiem co robić, ty płaczesz. Już nie śmiejesz się jak kiedyś. Wszystko jest inaczej. Kolejny raz proszę cię o ostatnią szansę. Witam, z sucharem przyszłam do Państwa. Znacie? Sprawdzimy. Jak blondynka robi dżem? Obiera pączki! Co wyjdzie, jak wąż zje jeża? Drut kolczasty! Co kucharka robi na imprezie? Miksuje! Uczniowie naszej szkoły od jakiegoś czasu przeżywają prawdziwą fascynację kostką Rubika. Niektórzy głowią się, jak ją złożyć nawet podczas lekcji, narażając się tym na reprymendę nauczycieli. Na scenie zobaczycie Państwo za chwilę pojedynek między Filipem Nowickim, Arkadiuszem Kuklą i Wojciechem Klębą. Przekonamy się, który szybciej poradzi sobie ze złożeniem kostki. Poproszę o pomieszanie kostek. Na mój sygnał chłopcy równocześnie rozpoczną swoje zmagania. Uwaga! Start! Zwycięzca to Arkadiusz Kukla. Gratulujemy. Skoro okazał się mistrzem, mamy dla niego specjalne zadanie. Ciekawe, czy poradzi sobie z inną kosteczką.
Co ty na to? Spróbuję. Muzyka zbliża, łagodzi obyczaje, czyni świat piękniejszym. Przed Państwem porcja naprawdę dobrej muzyki, ale nie tylko. Kolejnymi utalentowanymi przedstawicielami naszej młodzieży będą dziewczyny z drugiej B. Weronika Bąk, Natalia Wodarczyk, Paulina Stankiewicz, Agata Klimczak, Weronika Winiarska, Agnieszka Ostalska, Aleksandra Sekrecka, Ada Babis, Karolina Stańczak, Kornelia Banasiak, Kasia Aniszewska, Natalia Rewicka, Natalia Kobielska. Wykonają one znany cover Ona tańczy dla mnie. W solowych fragmentach usłyszycie Państwo Weronikę Bąk. Natalia Włodarczyk z kolei zaśpiewa utwór Odpuść sobie wrzuć na luz. Sylwia Frankowska i Emilia Wójcik z Koła Teatralnego zaprezentują scenkę kabaretową Czyźniczka, a Arkadiusz Lewicki z pierwszej F pokaże się nam w swoim robostańcu. Tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę go i w sercu schowa na dnie, bo ja uwielbiam go, on tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę go i w sercu schowa na dnie. Często wytrzymę i nie ukrywam, sprawia mi to przyjemność. I jak go kocham, tylko moje serce wie, gdy mnie całuje, oddałaby mnie jedno. Jego ramiona ukojeniem dla mnie są, bo przy nim czuję, jak smakuje miłość. I każdą chwilę pragnę ofiarować go, jest tego warty, nic się nie zmieniło. Bo ja pragnę go, bo pragnę go, bo ja uwielbiam go, on tu jest i tańczy za mnie, bo dobrze to wie, że porwę go i w sercu schowam na dnie. Ja uwielbiam go, on tu jest dla mnie, bo dobrze to wie, że powie go i się tu schował na dnie. Dobrze, seria was, monster z porywanych
jak podobno lepiono. Nie stój, tylko tańcz. Po co ci chcę muszę, spróbuj z muzyką zaczynać kolejny dzień. Warto, warto też czasem jest trochę pomarzyć. Z uśmiechem przecież ci tak do twarzy. Udało się właśnie ułożyć 12-kolorową kostkę. Nie jest to proste zadanie, a na pewno dużo trudniejsze od ułożenia zwykłej kostki Rubika. Gratulujemy! Mięsa, a ja do niecnego chciałem. Znajdzie się. Dla takiej kluseczki musi się jakiś baleronik znaleźć. I do tego kulturalny. Lubię to. Przepraszam, ale... Proszę i przepraszam. Wersel. A ja tu taka cała w mięsie. Czy to pana nie zniechęca? Ja tu tylko na zakupy. Wierzy? Wielki kawał zimnego mięcha z siną chrząstką w środku. Nie. Wątróbka z kością. Chcesz pani? Mów mi, Jadzia. Jadzia rzeźniczka. Waldek? Jak mój mąż nieboszczyk. A szok, że taka babka jak ja w mięsnym robi, co? Zaczęło się po trzecim mężu. Rzuciłam tartak i przeszłam na hydraulikę. Po czwartym zrozumiałam, że... Pora na kobiecość i spracowane ręce władowałam w mięso. Bo jak się w zimnym mięsie ręce potrzyma, to opuchlizna szybko schodzi. I znów mam gładkie. Czy jest w pobliżu jakiś inny sklep mięsny? Cała konkurencja dopadła. Piąty mąż w Moskwie się wychował. To co byś bardziej chciał? A co jest? Salceson, tylko trzeba trochę skrobać. Waldziu, od środka się nie otwiera, tylko na brzęczyk. Co my tu jeszcze mamy? O, no patrz, no paznokieć się znalazł. Sztuczny. Akurat to na tym palcu to mi nie wyrósł. O matko. Fajnie się z tobą gada, Waldziu. Inni to nędzą, to tamto, a na koniec i tak nic nie kupują. Niektórych to kilometr siekierą muszę gonić. Ale niektórych krócej. No tak, nie każdy tak daleko ucieknie. A co byś będzie w końcu chciał? Czy jest śląska? Jest. A krakowska? Ano jest. Matko, to może i owcowej nie ma? Jest. Jezus Maria, to poproszę śląską. Masz, Waldziu, śląską. To kurczak. No, kurczak. Ale rodowity Ślązak. Ale kurczak drób. Drób, ale jak po śląsku zaciągał, to powąchaj jeszcze węglem. Pani Jadziu.
Bierzesz, czy się ganiamy, no. Biorę. A jednak się poganiamy. Walciu! Bez cateringu. Znów mały teścik. Czym różni się czerwona róża od czerwonej skarpety? Zapachem! Gdzie leży krym? Tak, na ciostku!
Jak nazywa się miejsce, gdzie kot łowi myszy? Tak, kotłownia! Podobno stara nierdze wieje, ale mówi się też, że nie ma na nią lekarstwa i z jej powodu można usnąć. Wiecie Państwo, o czym mówię? Oczywiście o miłości, która jest częstym tematem dla artystów i o niej usłyszycie w następnej odsłonie naszego pokazu. Tym razem swoje talenty prezentować będą Justyna Grzyb z 3F w piosence Bombonierka z repertuaru Barbary Stęp jak wilk, Katarzyna Chojecka z Koła Teatralnego w monologu Hanki Bielickiej Liści i Kornelia Banasiak z 2B w Tańcu Nowoczesnym. Dzień pogania noc, świtem purpurowy, ty jak czarny kot. Kończysz łowy, nic mi do twych zdrad, chociaż dzięki, że i gorzkawy smak ciągle kusi cię, a gdy patrzę tak, śmiejesz się. Nic mi do twych zdrad, ale wiem. Choć papierków kłosów nie kakuj, ujdzie ślad, marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby mica, jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zbiorcą złotko. Choć papierków po cukierkach, ślad i tak i tu. Marzy ci się bombonierka i sny cud, żeby tak nasycić się, ale wciąż trzeba się wieć i rozgryzać tę zagadkę. Tę zagadkę. Dzień szafirowy zmierzch, tobie chłodzi gier. Nie dość jeszcze nic mi do twych strat, chociaż dziwi, że ostry kolor kłamstw nie razi cię, a gdy patrzę tak, śmieję się. Nic mi do twych strat, ale wiem. Choć papierki po cukierkach tu i ujdzie ślad, marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niewinica, jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę swoją, delikatnie spiąć. Choć papierków podwierkać, tak i tak i tu. Marzy ci się bombonierka i sny cud, żeby tak nasycić się, ale wciąż trzeba się mieć i rozgryzać tę zagadkę o ostatnią czekoladkę. Choć papierków podwierkać, tu i ujdzie ślad, marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zbiorem złotko. Choć papierków po cukierkach, ślad i tam i tu. Marzy ci się bombonierka i sny cud, żeby tak nasycić się, ale wciąż trzeba się mieć i rozgryzać tę zagadkę o ostatnią czekoladkę. Dobry Państwu, dzień dobry. Ja jestem tylko taka uśmiechnięta, ale jestem, proszę Państwa, jestem taka zdenerwowana, że nie macie Państwo pojęcia. Stała się okropna rzecz. Wyszłam za mąż. Nie, nie. Znaczy to nie było takie straszne. Straszne było, co się zdarzyło potem. Proszę sobie wyobrazić. Wychodzę za mąż i w 4 dni po ślubie Adaś, mój mąż, zostaje wysłany w delegację do Iraku. Wiecie Państwo, jak to daleko. Listy idą całe tygodnie. Zostałam 4 dni po ślubie sama. No zupełnie nie mogę się pozbierać. Jestem naprawdę u kresu rozpaczy. Nie mogę sobie dać rady. A tu raptem dzwoni telefon. Moja przyjaciółka Elena mówi: Anka, wpadnij do mnie na chwileczkę. Nic nadzwyczajnego, będzie kawa, ciasteczka, posiedzimy, pogadamy. Będzie przyjaciel mojego męża, mój mąż i ja. No przecież nie możesz żywcem zagrzebywać się w grobie. Poszło, proszę Państwa. I poznałam Pawła. Bardzo miły facet. Brązowe oczy, wysokie czoło, śliczne, aksamitne włosy. No i
jest bardzo sympatyczny. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, potańczyliśmy, odprowadził mnie do domu. No i zakochałam się. Lekkomyślnie, niepoważnie, amoralnie. Wiem, co państwo powiecie, ale zakochałam się. Nie ma na to rady. Spotykamy się z Pawłem. On przyjeżdża, zabiera mnie do kina, do teatru i na spacer. Jedziemy za miasto samochodem i tam, na 32 kilometrze, on bierze mnie w ramiona i pyta, czy zechce zostać jego żoną. I ja mówię, no ale skądże znowu? Ja się muszę zastanowić, bo jestem mężatką. Wracam do domu. Jak prawdziwa kobieta bez żadnego zastanowienia pisze do męża list. Drogi Adasiu, małżeństwo nasze było nieporozumieniem. Dopiero teraz poznałam człowieka, którego mogę kochać nad życie. Więc jeśli możesz, przebacz. Odchodzę od ciebie na zawsze. Już nie twoja, Ania. Ten list ciach-ciach ekspresem poleconym do Iraku i o niczym, proszę państwa, nie marzę, jak tylko z Pawłem układać to wspólne życie. No i rzeczywiście, spotykamy się, rozmawiamy, a my... Z dnia na dzień coraz gorzej. Okazuje się, że to bufon, gaduan nieciekawy i bez żadnych zainteresowań. To nieporozumienie. Ja tylko z tej tęsknoty tak zgłupiałam do reszty. Kocham naprawdę tylko swego męża, Adama. No ale co zrobić? Już do niego napisałam. Nie odpisuje i ma rację. Jestem naprawdę u kresu rozpaczy. Raptem pewnego dnia otwierają się drzwi. Wchodzi mój mąż Adam. Okazuje się, że w Iraku się wszystko inaczej załatwiło. Mógł wrócić wcześniej. Ja myślę, no i co teraz? A on nic. Bierze mnie w ramiona i mówi, Aniu, jak ja się stęskniłem za tobą. Nie pisałaś, kochanie. I całuje mnie. Jestem w siódmym niebie, proszę państwa. Raptem, następnego dnia rano, dzwonek. Wchodzi listonosz. Przynosi listeczek. Ja patrzę. Na kopercie mój charakter pisma. Okazuje się, że tam w Iraku tak dobrze działa poczta, że jak nie ma adresata, to odsyłają list do nadawcy. I to jest właśnie ten mój fatalny list. No to wobec czego ja zmobilizowałam się i mówię, ojej, Adasiu, nie czytaj tego listu. Tam z tęsknoty wygadywałam takie głupstwa. I dodaje, przecież te prawdziwe pocałunki są lepsze niż te na papierze. A tylko marzę, żeby ten list wyciągnąć, porwać do pieca. Ale Adam? O nie, przepraszam cię, kochanie. Nie pisałaś wcale, a ja tęskniłem tak okropnie. Pozwól, że wezmę ten list do biura. Przeczytam go sobie w cichości. Będzie to dla mnie naprawdę piękne wspomnienie i miła chwila. I on ten list do portfela, a portfel na serce położył. A ja czekam cały dzień, od ściany do ściany, a tu piąta i jego nie ma, szósta i jego nie ma, siódma i jego nie ma, ósma i jego nie ma, dziewiąta i jego nie ma, dziesiąta. Wchodzi wreszcie, blady i roztrzęsiony. Ja go rozumiem. A teraz on, od ściany do ściany, aż mu głowa lata. Nagle staje na środku pokoju i mówi, Aniu, czegoś takiego to ja się nie spodziewałem. Wyobraź sobie, wchodzę do autobusu i okradziono mnie doszczętnie. Portfel, dokumenty, pieniądze. I co najważniejsze, to ten twój kochany, nieczytany list. I ja myślę sobie, co tu zrobić, proszę państwa? Nie macie państwo pojęcia, jak się martwię, że tej forsy nie ma. No ale cieszę się, że on tego listu nie przeczytał. No i mówię, ojej, Adasiu, nie martw się, jakoś tam będzie. I jakoś znakomicie nam wszystko ujdzie. Jesteśmy naprawdę szczęśliwą parą małżeńską. Raptem, pewnego dnia, dzwonek. Wchodzi listonosz. Przynosi paczuszkę. Ja patrzę, Adaś tę paczuszkę rozpakowuje. A tam portfel, dokumenty, pieniądze i liścik. Liścik pisze, złodziej. Okradłem pana, bo to mój zawód. Ale znalazłem list i przeczytałem. Ode mnie też odeszła żona. Ewa miała na imię. Kochałem ją nad życie. Wobec czego odsyłam państwu, panu wszystko.
plus 100 zł na pocieszenie. Cześć, przyjacielu w nieszczęściu. Nie podpisuję się ze zrozumiałych powodów. Złodziej. Proszę państwa, i Adaś mój list otwiera. A ja już wiem, co teraz będzie. No i czekam, oczywiście ze zgrozą. No i słyszę, jak on głośno czyta. Odchodzę od ciebie na zawsze. Tak jak ja napisałam. Ale zakończenie było trochę inne. Wytrychy leżą po prawej stronie na szafie, a dowód od twojej ostatniej karalności pod ręcznikami. Ewa. Okazuje się, że złodziej z tego zdenerwowania list własnej żony do mojej koperty włożył. Ona śmieje się, całuje mnie, liczy pieniądze. A ja, proszę państwa, jak na wulkanie. Od okna do drzwi, od drzwi do bramy i tylko czekam, aż ten uczciwy złodziej odeśle ten mój fatalny list. Ach, panowie, nie wyjeżdżajcie tak daleko na delegację. Przepraszam, listonosz? Boże, o Boże! Some $20 in my pocket. I'm looking for a drummer. This is fucking my stomach. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. Ounce pumped, I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rubbing that hella deep. Top dog, body off, nigga burn this shit out. DPGC, my nigga turn that shit up. CPTLC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Thugs, niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low pie, yo pie, while we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Split my hoe with 44 when she got in the back up. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, I'm talking, won't give you down what you say. Take a bullet with some dick and take this dump on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you be believing the straps.